No i rozpoczyna się mecz. Zaraz zobaczymy przedmioty startowe. Zastanawiam się, czy Rek'Sai zacznie z trzema pokionami, czy jednak z tą flaszką do dżungli, bo... No, jak zacznie z flaszką, to może to oznaczać, że będzie duo dżungla, tak? Bo często więcej tak się robi teraz, że zaczyna się właśnie z flaszką i wtedy to pod duo dżungla jest trochę lepsze, no bo nie potrzebujecie do tych podków, a flaszka jest bardziej cost effective. Oj, chłopaki, mają tutaj problem z serwerem. No, nie tyle problem serwera, co problem bardziej dostawcy, mi się wydaje. Nie, no come on, jak już na West, to na drugi mecz może, co? No i ciekawy jestem, jak sobie właśnie korki da radę. Tak jak mówiłem, jeszcze nie dane mi było go oglądać na jakichś turniejach, na jakichś teamówkach też go nie widziałem. No, chłopaki napisali, że jednak zostają. Mam nadzieję, że wszyscy szybko wrócą. No i możemy zobaczyć, z czym zaczęła już Irelia. Irelia zaczęła sobie z Corrupting Potionkiem, czyli z tym trzystakowym. Okej, ma prawo. W tym czasie mogę porozmawiać troszeczkę z czatem, więc w czacie, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało, pogadamy sobie. Miejmy nadzieję, że pauza nie będzie zbyt długa. Cześć, Opelek. Kiedy skrzynki? 6 grudnia planuję opublikować świąteczny odcinek skrzynków. Czy myślę, że będzie zimowy rift? No jakby miał być, to chyba już by był, tak mi się wydaje, więc obstawiam, że raczej niestety nie spotkamy zimowego rifta. Takie pytanie to już musicie do Damiana kierować. Ja nie wiem, jak tam u niego to wygląda. Czy w styczniu wejdzie do gry nowy panel i system wyboru bohaterów? No to są zmiany na sezon 6, tak? Sezon 6 ma się zacząć teoretycznie właśnie w styczniu, także to powinno wejść już właśnie w styczniu. O! Jest unpauza, moi drodzy, także skupiamy się na meczu, skupiamy się na gierce i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Z czym zacznie Vladimir? Ja obstawiam, że... Donashi, tego bym się nie spodziewał. Spodziewałbym się prędzej butów. Ale Shift też jest jak najbardziej w porządku. Jednak zawsze jest to twardość. No i czy będzie jakiś invade? Na razie się na to nie zanosi. Obydwie drużyny rozchodzą się tak, jakby chciały właśnie raczej obstawiać. Może damy sobie trochę więcej dźwięków z gry? Jakby były za głośno, to proszę dajcie znać. Ale wydaje mi się, że będzie całkiem okej. Okay. No i czy będą jakieś lane swapy, czy będzie jakaś duo dżungla? Czy może jednak nie? Dla kogo byłby korzystniejszy lane swap? Bo to jest pytanie. Wydaje mi się, że byłby w miarę równy. Czy w tej sytuacji raczej by zależało to... Zależało od tego, kto jak zagra. Uuu, będzie face check! Jest face check w wykonaniu Rek'Sai. No ale tutaj obędzie się bez zabójstwa. Także raczej tutaj nie będzie invade'ów i nie zanosi się też na żadne swapy. Pytanie, czy któryś z botlane'ów będzie chciał robić kampę? Widzimy, że Brand i Lucian będą podchodzili, żeby kampę ewentualnie przerwać. Malphite widziałem na wardzie, no ale Malphite z Korkiem raczej tej kampy nie będą chcieli robić, coś mi się wydaje. Chociaż Malphite tak głęboko zawardował, że teoretycznie mogliby. Tylko pytanie, czy im się to kalkuluje jakkolwiek, zrobienie tego grompa. Będą robić grompa, o proszę. Ale Brand, mimo tego, że jest zauważony, to dzielnie podbija w tamtym kierunku. Tylko Brand już jest bez warda. A jednak jest decyzja o tym, by robić tego grompa do końca. No, Brand nie miał tam wizji, więc nie miał jak w tym przeszkodzić i mamy pauzę. Czyżby to dlatego, że grom się zbugował? Nie, ja postawiłem 700 zł, słuchajcie. To Fantasy Expo postawiło 700 zł dla zwycięzców. Także drużyna, która wygra, zgarnia 700 zł.
Ja tutaj zmienię troszkę huda, żeby bardziej pasował. Myślę, że jestem w stanie to jakoś dopasować. Teraz to chyba wygląda trochę lepiej, co? Chyba odrobinę lepiej wygląda w ten sposób. No, gracze mają problem z pingami. Miejmy nadzieję, że te pauzy nie będą trwały zbyt długo. 700 do podziału na cały team. I jest on pause. No i zobaczymy. Zrobili sobie tego grompa, no proszę. Tylko ile expa z tego mają? Właśnie jestem ciekaw, bo teraz, jeżeli nie ma się przedmiotu dla żonglera, no to dostaje się mniej expa, czy tam smajta. To jest zrobione właśnie po to, by linie nie dostawały zbyt dużego adwantyżu wynikającego ze zrobienia kampa. Uuu, ależ ten brand agresywny. W międzyczasie wymiany na górnej alejce. No ale brand też dostał troszeczkę połka i on ma podkup. Zapewne trzy poty. Tak, trzy poty i frostbite'a. Brat na drugim levelu Q, po to by móc zestunować. No i tutaj może być niezłe oranie na tym bocie. Wydaje mi się, że przy szóstym poziomie, no, może być tutaj naprawdę ciekawie, bo zarówno Malphite będzie chciał wjechać, jak i Brand będzie chciał obić trochę, a potem wjechać all in. Więc wszystko zależy od tego, na ile poke Branda będzie skuteczny przed bitą Malphite'a, bo tak to w takiej bicie all in, to wydaje mi się, że Malphite może być skuteczniejszy. Oj, Olaf będzie tutaj złapany i jest złapany. Olaf będzie musiał raczej tutaj flashować. Wciąż ma dostępnego tego flasha. No i przeflashował, no ale tak tutaj flashuje za nim. Niepotrzebny flash z Ignite'em od Branda. Oni go mieli na 100%. No ale jest ładny invade. No jest fair dla drużyny Papel. To jak troll. No i cóż, wracamy do gry. Jak na razie 1 do 0 i Brand z double buffem, ależ to będzie bolało. On teraz nie dość, że będzie obijał ze swoich speli, które miałem naprawdę duży pok, to jeszcze będzie pokował to atakami. Oj, Rek'Sai! Trochę niepotrzebne wejście do tego drugiego tunelu. No ale stara się counter junglować Olafa jak najmocniej. No, wadą Olafa jest to, że robi dżunglę na bardzo niskim poziomie zdrowia. To jest zdecydowanie jego wada. Co ciekawe, Olaf nie poszedł w maczetę, tylko kupił sobie buty. Jak dla mnie, lepiej do tego Hunter Talizmana byłoby dokupić maczetę. By jakoś skutecznie robić tą dżunglę po tym, jak raz się zostało z niej wyrzuconym. Buty to tak bardziej, żeby nie wiem, żeby gdzieś dobiec, żeby zrobić jakiś gank, no a nie wydaje mi się, żeby Olaf w tym momencie był w stanie pozwolić sobie właśnie na jakieś agresywne ganki. No ale cóż, jego decyzja. Postawił na mobilność. Zobaczymy, czy mu się to jakkolwiek zwróci. No, jeżeli chodzi o górną alejkę, tam jak na razie Vladimir farmi, a nie jest to dobry znak dla Irelii. Im Vladimir dłużej będzie farmił, tym będzie silniejszy. Znaczy, z Irelią jest podobnie, ale wydaje mi się, że ten połóg Vladimira na linii jednak może Irelię trochę boleć. To jest dość close matchup. Nie jest w żaden sposób jednostronny, ponieważ obie postacie świetnie skorują się do late'a. I tak naprawdę jeden błąd może zadecydować o wszystkim, albo jedna interwencja dżunglera. Mówię oczywiście tutaj, przypominam o top lane'ie. No jeżeli chodzi o dolną aleję, no to dalej tutaj Brand obija. Malphite stara się wybronić swoją tarczą. Póki co nie ma takiej bezpośredniej agresji z wachodła. Póki co wszyscy czekają do 6 poziomu na tym bocie.
Czy mamy jakąś różnicę w CS-ach na liniach? No jak na razie tylko na bocie. Lucian ma tych creepów już kilkanaście więcej. I to raczej na czysto, bo zauważcie, że nie jest na środku. Także Lucian po prostu lepiej tutaj creepuje. No myślę, że ten zoning od Branda bardzo boli. Póki co Brand znak większości malfight. Zobaczymy, czy po szóstce coś się zmieni. Powiem wam, że nie mogę się doczekać teamfightów, jeżeli chodzi o tę grę. Wydaje mi się, że drużyna czerwonych ma tak spektakularne możliwości wejścia w teamfight, że będzie naprawdę dobrze wyglądać. No, problem Malphite jest taki, że nie ma zbyt dużych obrażeń, jeżeli chodzi o poke i na pewno też taki, że ma problem z maną. Była próba zejścia od Oriany, ale w tym momencie to Dekonis musi flashować. Ale czy musiał? No, wydaje mi się, że trochę za wcześnie rzucił tego flasha, że mógł jeszcze z nim poczekać, bo Wiktor w ogóle nie followował. Także tam była sama Rek'Sai. Czy Rek'Sai sobie prowadzi jeden kolejny Oriany? O, był zastanowany Malphite i już mocno obity. Ta przewaga Luciana w CS-ach jest dość wyraźna. No i nam idzie przez tego Roma, Oriana też trochę straciła. Dzięki, dzięki Marchew, pozdrawiam. W zasadzie czerwoni mają jedno zadanie. Oni muszą przetrwać tą grę jak najdłużej. Bez feedowania. Do teamfighty, jeżeli przetrwają bez oddawania jakichś głupich killi, to raczej będą mieli łatwą grę. Korki dopiero kiedy spuszował linię, wyrównał CS-y, czyli Lucian jest tak jakby pełnego wave'a do przodu. Korki jest jeszcze przed powrotem do bazy, teraz będzie wracał. O, gdyby ten powrót został przerwany, to Korki miałby naprawdę duży problem. Lucian już z BF-em, Korki natomiast z Shinem, czyli obaj na takim pierwszym małym power spike'u. Dekonis nie chce tutaj grać chyba zbyt agresywnie. Stara się grać jak najbardziej zajebiście. Wiecie co? Wydaje mi się, że ten Painkiller Greg grał wcześniej na dżungli. Coś mi się tak kojarzy. Ale mogę źle kojarzyć. Oriana cały czas trzyma się pod wieżą, no ale tak jak mówię, ma jedno proste zdanie. Oj, Plesław, myślałem, że będzie to jakaś agresja, ale chyba za dużo creepów, żeby Plesio mógł lecieć we Wladimira. Mlan wciąż obija botlane coraz bliżej szóstych poziomów. I jest szóstka na Brandzie. Malphite znowu pobijany. I jest zagrana R-ka od Branda, ładnie się odbija i... No jednak to Brand dostaje killa, ale mimo tego... Gdyby Lucian nie zagrał swojego ultimate'a, to by nie wystarczyło. Jest double kill dla Branda i Luciana, czyli Brand i Lucian, znak większości. Korki z Malphite'em. Warto zauważyć, że Korki i Malphite wciąż mieli swoje flesze. Wciąż mieli flesze, których nie użyli. No, to było dziwne. Może uznaje, że nie ma sensu używać. Jest gwiazda od Rek'Sai. Trochę przedwcześnie użyty tunel, ale tutaj będzie na 99% kill na Plesiu. Tylko czy Plesiu weźmie kogoś ze sobą? Nie wziął! Tam poleciał level up dla Rek'Sai. Ten level up ją uratował. No, ładnie. Pamiętajcie o tym, gdy dajwujecie Wladimirem, albo gdy jesteście dajwowani przez Wladimira, on zawsze może zgubić agro od wieży. Czyli na przykład, jeżeli Rek'Sai jest w pobliżu, to Wladimir może użyć plamy i wtedy wieża przerzuci się na Rek'Sai. Ale może być to też zgubne, bo w ten sposób mógł zabić swojego sojusznika. No ale cóż, póki co 4-0 dla Papel to jak troll. Jak na razie zdecydowanie lepszy performance, szczególnie botlane'u. Nie oszukujmy się, Brand robi naprawdę ogromną presję, nie tylko na linii, ale zrobił też presję na dżunglerze, tak? Przecież on zabił tego Olafa w early game'ie. Andrzej Głowa, typowy Plesio bez tryndy. Tak, zgadza się. Plesio jest trynda playerem. Trynda to jego main. Ale widocznie, nie chcę wyciągać tutaj na teamówkach.
na kompetitive na turniejach. Czy będzie live po tym streamie? Nie, nie, słuchajcie, moi drodzy, nie będzie live'a. Dzisiaj prawdopodobnie, no bo jak skończymy po 23, no to już raczej nie da rady. Ale będzie w środę live, bo we wtorek też nie będzie, ale w środę będzie. No i Papel będzie strzelał? Strzela. Obija Malphite'a. Rexa jest na miejscu, czeka na jakiś counter. Prawdopodobnie Rexa spodziewała się tam Olafa. Ale Olaf podchodzi na górną aleję, wjeżdża Plesio. No i czy uda zabić się tego Wladimira? Wladimir próbuje zabić Plesia, tylko Plesiu... O, gdzie jest siekiera? Plesio ginie. Jak tak dalej pójdzie, to Wladimir wyklika również Olafa. Olaf nie trafia siekierami, jest shutdown. Uuu, ależ agresja tam na bodlenie. Wladimir wytrzaskał dla double killa, a na bocie jeden za jednego jest Szogły Wodoriany zagrany prosto w Wiktora. Czy on siądzie? Tak, Wiktor siadł, a on miał cały czas flesza. To jest festiwal nieużytych fleszy i wow, ależ piękne dobicie w wykonaniu Lucjana. Już szły creepy, które prawie zasłoniły tego Malphite'a. No, będzie wejście od Rek'Sai na Orianę, ale Rek'Sai nie ma szans tutaj zbyt wiele zrobić. Zresztą jest tyle creepów, że to Oriana może podjąć Rek'Sai. Oj, czyżby kolejny nieudany gang w wykonaniu Leśnika? No, jeszcze jednego autoataku brakuje. Czy Oriana da radę się przyspieszyć? Tam już idzie Wladimir. No i Oriana chyba nie chce oddawać mu trzeciego killa. Wladimir w międzyczasie zgarnął wieżę na górnej alei. Oj. Powiem wam, że IM Pro dzisiaj sobie nie radzi tym Olafem. O, jest shutdown dla Dekonisa. 8 do 3 jak na razie. No, Dekonis 2-0. Reszta osób w teamku 0-2-0-2-0-2 i 1-2. Czy Dekonis da radę wziąć to na plecy? Tak jak mówię, drużyna po prawej wydaje mi się, że ma mocniejszy setup, bardziej spektakularną i pewną inicjację. Jest wejście od Wiktora na Orianę, ta zagrywa Shockwave'a, ale ginie i jest w końcu trafiona siekiera. Jest, odpalone ulti i kill dla Olafa. Olaf to jest chyba Ather, tak? Tak czat podawał i faktycznie jego nikt mi się kojarzy. Tak, to jest chyba Ather. I jak tam będzie na dolnej alei? Ta wieża już prawie siadła, nie wiem czy miniony jej przypadkiem nie dobiją, ale dziwi mnie, że nikt nie chce zgarnąć złota z tej wieży. I mamy pauzę. A dlaczegoż tu mamy pauzę? Co się podziało? Co złego się stało, moi drodzy, że mamy pauzę? A, 20% pakietu losów, 400 pingu. Coś czuję, że kolejna gra na łeście. A, Ather to Wladimir. A ja już się gubię w tych nickach, ale IM Pro też grał pod jakimś innym nickiem. Jakub, najlepiej mainować linię. No cóż, Bland. Tą, która ci odpowiada. Zakryj mapę. Okej, okay, zakrywam. Już? Nie widać? Zakryłem. Już chyba okej. Okay. Nie no, wiecie, już i tak za późno, żeby zakrywać mapę. Miejmy nadzieję, że pauza nie potrwa więcej niż 3 minuty. Nie powinna w każdym razie. No chyba tak, Kiket, chyba mi poprzewracała solo kolejkę. Nie, naprawdę, słuchajcie, z perspektywy komentatora bardzo ciężko spamiętać takie rzeczywiste niki graczy, kiedy ci ciągle zmieniają je na jakieś takie śmieszkowe. Naprawdę, ciężko spamiętać wszystkich graczy. Dlatego też czasami się gubię, tak jak teraz z Atherem, tak? Bo sugerowałem, że Olaf to Ather, a Ather to jest Wladimir, król Arturek. A IM Pro? On mi się coś kojarzy z Nidalką. I nie wiem, czy Ather też nie grał Nidalką, może dlatego ich pomyliłem. No dobra, whatever. Wracamy do gry 9 do 4, jak na razie dla Papel to Jack Troll. Rodaki? No, nie radzą sobie zbyt dobrze. Póki co.
żeby tutaj jeszcze lepiej widzieć OBS-a. Okej. I wieża na bocie upadnie, a na miejscu jest Olaf. Tylko, że to będzie sytuacja 3v3, ponieważ jest tutaj też Rek'Sai. I Rek'Sai boi się podejmować. No, to mogłoby być dość wyrównany 3v3. Niemieccy nie chcą pozwolić sobie na błąd, w końcu mają trochę tej przewagi, więc szkoda by było ją stracić, szczególnie, że Brand jest obity. Czefe Challenge to Diss, tak to ja, siema. Masz napisane pod kamerą. Aha, dobra, czekajcie, bo chyba łyknąłem probo. Kurde, głupi ja. Okej, akcja przynosi nam się na mida i mamy rotację ze strony botlane'u, który już wieżę na dolnej alei wziął i teraz ma chrapkę na wieży na środkowej alei. To jest bardzo dobre, co robią w tej sytuacji. Mają przewagę w killach. Wzięli wieżę z bota, wzięli wieżę z topa, no więc rotują na mida. Jak najbardziej, mimo tego, że jest 14, no w zasadzie już 15 minuta, to taka rotacja jest jak najbardziej opłacalna. Trochę poobijali tą wieżę, ale nie udało im się jej zniszczyć. Teraz wrócą do bazy, poodpychają linię i pewnie znowu będą rotować w stronę środkowej alei. Tak więc rotacja rozsądna, aczkolwiek nieudana. Pytanie, czy nie będzie udana dla przeciwnika? Jest wejście od Malphite'a, jest ulti Oriany! I wygląda na to, że comeback jest prawdziwy. Ostatni nożyk Plesia dobił tutaj Rek'Sai, a w międzyczasie Lucian robi na solo Korkiego. Dziwię się, że Lucian odpalił heala, nie musiał. Na całej mapie jest to 3-2. No jednak Oriana i Olaf tutaj upadli. Irelia też była blisko, ale Brand trochę się boi tego odwrotu. I będzie to wieżyczka dla niebieskich, czyli mimo wszystko niebiescy dodatnio na tym wyjdą. Wyjdą na tym killa do przodu i wieżyczkę do przodu. No cóż, 12-6. Zdecydowana przewaga drużyny Papel to jak tron. I Ater disconnected. Dziwne, że Korki tam heala nie odpalił w tej sytuacji na bocie, tylko Lucian. Odpalił ten, który nie powinien odpalać, a ten, który powinien odpalić, nie odpalił. Już chyba wracam. Okej, chłopaki, zasłaniam mapę. Już nie widać? Jest okej? Nie widać mapy? Mam nadzieję. Nie, słuchajcie, zasłanianie mapy trochę się mija z celem. Bo i tak te pauzy na szczęście są krótkie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że i tak ktoś może podghostować przed zasłonięciem, więc... Dwanaście do sześciu jak na razie. I 6000 przewagi w złocie na korzyść. Papel to jak troll. Jest podejście do smoka. Jest to podejście jak najbardziej skuteczne. Nie widzą tego warda. O, widzieli. O dziwo, to czerwoni zgarniają smoka, mimo tego, że mają 6 killi mniej. No ale wydaje mi się, że teamfighty, jeszcze trochę i teamfighty im będą niestraszne. Oni mogą spokojnie wrócić do tej gry, przez to właśnie, że mają niesamowity setup do teamfightów. Po prostu niesamowity. Combo jest bardzo proste z zagrania i bardzo skuteczne. Malphite, Oriana, Olaf z Korkim dobijają, no i Irelia też sobie skacze. Tak naprawdę Malphite, Oriana tutaj powinni robić większość roboty w teamfightach. O, Orianka zeslowowana duchami, jest odpalony ulti od Luciana. Oriana stara się zasłonić. Wow, on ją zdjął prawie na samo ulti. Ależ ten Lucian jest gruby. Czerwoni wrócą do tej gry, no. Próbują, cały czas próbują i wydaje mi się, że jeżeli będą kontynuować te próby, to mogą... mogą wrócić. Chociaż z drugiej strony może korzystniej dla nich by było uspokoić grę. Jeżeli będą w stanie się farmić bez oddawania obiektywów, to czerwoni wygrają. Natomiast jeżeli niebiescy będą teraz zgarniać kolejne i kolejne obiektywy, to raczej
gra będzie po stronie niebieskich. No, wieżyczka na midzie obita, wieżyczka na bocie obita. Na midzie wieża ma około 1/4 punktów zdrowia, na bocie około 1/2. Także zanosi się na to, że niebiescy będą zgarnieli kolejne cele na mapie i zwiększali swoją przewagę nad przeciwnikiem. No jeżeli chodzi o CS-y, to Vladimir ma tutaj 30 więcej. Jest to już dość znacząca przewaga. W dżungli powiedzmy, że porówno. Na midzie Oriana kilkanaście creepów więcej, nie tak dużo. No i Lucian 40 creepów do przodu, to też sporo. I jest to już czwarta wieża na koncie drużyny niebieskiej. Jest teraz rotacja na dolną aleję, a w międzyczasie Rek'Sai skacze na górę, po to by obronić wieżę przed Irelią. Także jest tutaj sytuacja 4v5 na mapie, na dolnej środkowej alei. No i jak teraz będą wyglądały rotacje? Wygląda na to, że Lucian wraca, Brand też, Viktor również. Czyli będzie powrót i przegrupowanie. No, dość rozsądnie. I jest powrót do bazy. Pozwólcie, że zbliżę się do mikrofonu, żeby lepiej tutaj brzmieć. Zauważcie, że od jakichś 4 lub nawet 5 minut nie padło ani jedno zabójstwo. Czerwoni starają się uspokoić tą grę, no ale kosztem tego oddali dwie wieże. No, nie wiem, czy już nie lepiej w takim wypadku, gdzie wiesz, że przeciwnik będzie snowballował, czy nie lepiej zrobić jakiś desperacki teamfight. No ale to ich decyzja. Są zagrane duchy od Branda. Bardzo mocny aktualnie przedmiot. Irelia będzie próbował odwrócić, no ale oczywiście Plesio jest tutaj bez... Wow! Ograł! Jednak zgarnął shutdowna na Lucianie. No, to się ceni. Miałem już mówić, że jest bez szans na przeżycie, że nawet jakby Lucian dostanie stuna, to Brand zdipsuje, ale jednak Brandowi tych obrażeń zabrakło. I Pingward zniszczony. Będzie tutaj budowanie kontroli wizji. W ogóle 13-7. Ciekawy wynik. Ayempro zostaje trochę obity przez Vladimira. No i tą walkę o Reda prawdopodobnie wygrają niebiescy. I jest to Red dla Rek'Sai. Będzie prawdopodobnie teraz rotacja na górną aleję, ponieważ tam zbiera się dość fajna fala creepów. Tak, jest zestakowany podwójnie wave. No i ta wieżyczka, czy zdążą ją wziąć? Czerwoni już tutaj podchodzą. Jest teleport. No, czerwoni nie chcą jej oddać. Słusznie, w końcu zaczynają jakąś prawilną defensywę. Malphite troszeczkę wyszedł przed creepy, postraszył swoim ultimate'em. Problem jest taki, że korki ma tej mało many. Także nie wiem, czy czerwoni będą chcieli tam walczyć, nawet pod swoją wieżą. No ale chyba nie będą mieli wyjścia za niedługo. Ja wyczuwam tutaj bitę od Malphite'a. Coś mi się wydaje, że Malphite będzie chciał zaraz wjeżdżać. Czy Malphite ma flesza? Ma flesza, więc może próbować jakiegoś flash ulta. Rek'Sai walczy z Olafem. Olaf ma na sobie kulkę od Oriany. No i daje sobie jak na razie z tą Rek'Sai radę 1v1. Rek'Sai nawet nie próbuje oddawać, wiedząc, że Olaf jest silniejszy. Jest wejście od Vladimira. Są wszyscy zwolnieni plamą. I czy Lucian to wystrzela? Malphite próbuje to odwrócić, ale wydaje mi się, że raczej bez szans na zwycięstwo. Jak na razie 1-0 i Malphite martwy. Będzie to również wieżyczka na dobie dla drużyny Papel to Rektrol. O, te duchy nie zdążyły na czas. Jest szogły wydurniany i czy Lucian to przeżyje? Musiał się healować. Ale sam Lucian też prawie zabił Oriany. Naprawdę wyrównana akcja. I będzie to prawdopodobnie zabrany górny inhibitor. Tak, inhibitor zabrany. No i czas się wycofać. No i Irelia oczywiście z Ginso.
Tak się teraz gra. Gains of Trinity. Gdzieś po drodze został dołożony tutaj. Został tutaj dołożony Hexdrinker. Tak jak mówiłem przed grą, jest trzech apeków w drużynie niebieskiej. Jest Brand, jest Vladimir i jest Viktor. Trzy postacie z Magic Damage'em. Więc jak najbardziej warto tutaj złożyć właśnie wcześniej Magic Resist. Z tego też względu Malphite ma złożone Rocket of the Raven Solari. I smok zabrany. Dla Red Teamu jest to już drugi smok na ich koncie. Mimo tego, że niebiescy dominują w zabójstwach, dominują w wieżach, to czerwoni mają dwa smoki. Jakby chcieli to ograć na 5 Drake'ów, no kto wie, nie wiem czy tak długo są w stanie utrzymać grę, kiedy stracili już jeden inhibitor, wiecie. No, jak już stracicie jeden inhibitor, to tak naprawdę dużo więcej mogą wam zabrać z mapy. Mogą przepchnąć na przykład teraz dolną aleję, która jest bardzo daleko, tak? Mogą zabrać tą wieżę. To jest znowu złoto, mogą później próbować zabrać tą wieżę, tak? Tudzież inhibitor ponownie, jak się zrespi, tam wywiązać jakąś walkę, która może zakończyć grę, no. Gdzie inhibitor to duży problem, a w międzyczasie upada The Konis. Kolejna dobrze wyprowadzona akcja w wykonaniu drużyny Papel to jak troll. I czerwona wieżyczka upada. Będzie w tej chwili wejście na Lucjana. Oj, Lucjan mocno bity, ale zdążył wydaszować, ale Olaf leci za nim. On chce go dorwać. Jest flash. Jest misja samobójcza po to, by zabić Lucjana, no ale oczywiście Olaf też przypłaci to życiem. Jest to 4 za 1 zaledwie. Na korzyść drużyny niebieskiej. No, wydaje mi się, że to jest mecz dla nich. Drużyna Rodax miała jedno zadanie. Oni mieli wytrzymać tą grę i nie oddawać zbyt dużej ilości killi. Oddali, no i niestety. Teraz muszą się borykać z dużym problemem. Nie wydaje mi się, by byli w stanie to jeszcze ugrać. Dwa inhibitory zdjęte. Pozostał tylko środkowy. Pamiętajcie o tym, że dolny inhibitor jest najważniejszy, dlatego że ta fala zawsze jest najbardziej odsunięta od czego? Od Nashora. Dlatego dolny inhibitor jest zawsze najważniejszy. Kiedy on upada, no to jest zdecydowanie dużo większa szansa na to, że przegrasz grę, niż wtedy, gdy upada sam górny, prawda? Górny jest za to odsunięty dalej od smoków, no ale jednak Nashor jest cenniejszym obiektywem. No chyba, że 5 smoków, prawda? No ale... Osiemnaście osiem. No jest już tutaj kilkanaście tysięcy złota przewagi, około 14 w tym momencie, także czerwoni... nie wróży im szansy na comeback, no ale zobaczymy. Jeżeli czerwoni by teraz skombekowali, byłby to najlepszy comeback, jaki do tej pory widziałem w Lidze Legend. Przypominam, że całość spotkania jest do dwóch zwycięstw, tak? Gramy w systemie BO3. O, Rek'Sai wjeżdża, nie wiem czy jest daleko. No ale uleczył się tutaj troszeczkę smite'em na czerwonym buffie. No i ten czerwony buff będzie oczywiście zebrany. Zebrany dla Rek'Sai. No tak, dół puszuje, góra za chwilkę będzie puszować. Tak więc jest to moment na podejście do Nashora. Dwa pingwardy postawione. Pamiętajcie o tym, że teraz kiedy postawicie pingwarda w tym miejscu, tu, to nie wystarcza. Musicie mieć pingwardy z dwóch stron, tak? Bo ten pingward postawiony tu ma wizję gdzieś dotąd i nie widzi tyłu pitu. A te dwa wardy widzą już raczej wszystko. No i cóż, zrobiony Nashor, kolosalna przewaga, dwa inhibitory wzięte. No, musiałby się stać cud, żeby czerwoni to jeszcze wygrali. Nie wydaje mi się, żeby rodacy mogli jakoś sprostać. Wieżyczka przy Nexusie, ale że ona jest obijana, wow, a tylko Vladimir i Creepy ją biły, tylko Vladimir i Creepy. I będzie tutaj czyszczenie, mamy teamfight, jak na razie martwi skorki, martwa Irelia, niezły szokuj Wodoriany, bardzo ładne wejście do manfighta, no ale wydaje mi się, że tutaj może braknąć obrażeń. No, gdyby oni tą grę zagrali trochę lepiej, mieli tak dobry setup, ale niestety, Rodax, no nie popisali się w tym meczu, albo raczej, Papel to jak troll. Popisało się dobrą grą. Myślę, że największe propsy należą się tutaj Brandowi, który bardzo fajnie zrobował dżunglera.
No i zaorał sobie również linię. No i oczywiście Wladimir, akcja 2v1, znaczy 1v2, gdzie zdobył 2 kille, też była bardzo, bardzo przyjemna. Zobaczmy sobie jeszcze obrażenia po grze.